Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Mróz i zapraszam do kolejnej przygody po fantastycznym świecie węży i złączy dla przemysłu. Dzisiaj zajmiemy się wężami, które wyróżniają się doskonałą odpornością chemiczną. Wężami o szerokim zakresie odporności temperaturowej, wężami o właściwościach samooczyszczących i wężami odpornymi na starzenie i warunki atmosferyczne. No coś po prostu niesamowitego. I co najlepsze, będę mówił tylko o jednej grupie węży, bo wszystkie te cechy łączą w sobie węże wykonane z PTFE, czyli jak doskonale wiecie, z politetrafluoroetylenu, czyli popularnego teflonu. Węże z PTFE używane są we wszystkich dziedzinach przemysłu. Do pary wodnej, do gorącego oleju, paliw, farb, klejów, do gazów wysokociśnieniowych, w przemyśle chemicznym do przesyłu i przeładunku kwasów, zasad rozpuszczalników organicznych i bardzo agresywnych chemikaliów. Przewody teflonowe zapewniają wysoki stopień higieny i są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym. Węże teflonowe procesów przemysłowych, bo dzisiaj się nimi zajmiemy. Można powiedzieć, nawet trzeba powiedzieć, że węże z jakościowo najwyższej półki, spełniające szereg norm dopuszczeń, występujące m.in. w strefach zagrożenia wybuchem. Używane są w zakładach przemysłowych, przetwarzających płynne i gazowe substancje. Wykorzystujemy je do bezpiecznego i czystego przepływu pomiędzy zbiornikami, pompami, mieszalnikami, reaktorami, dozatorami i liniami pakującymi. Zacznijmy zatem od węża Coroflon. Czym on się wyróżnia? Posiada konstrukcję odporną na załamanie. Żeby Wam to zobrazować, tutaj mamy wąż o podobnej budowie, jednak bez spirali stalowej. Kiedy przekroczymy promień gięcia, wąż zwyczajnie się załamie, uszkodzi. W przypadku Coroflona tego problemu nie ma, co znacząco wydłuża żywotność węża. Jest niesamowicie elastyczny i giętki, nawet przy tych bardzo dużych średnicach. Posiada dobrą wytrzymałość ciśnieniową, odporność na podciśnienie i urazy zewnętrzne. Co ważne przy tym wężu, przy standardowym profilu węży karbowanych z PTFE kąt karbu wynosi tylko 45 stopni. W przypadku Coroflona wartość ta mieści się między 80 a 120 stopni. Co nam to daje? Zapewnia to doskonałą samoczyszczalność i łatwy drenaż substancji z węża. Spirala węża jest bezpośrednio przyspawana do okuć węża, zapewniając bezpieczeństwo zamocowania oraz ciągłość elektryczną, do której jeszcze wrócimy. Gruba ścianka węża minimalizuje ewentualną przenikalność przez ściankę oraz daje możliwość wykonania końcówek flarowanych. A co to jest? Skoro mowa o tym flarowaniu, to już Wam tłumaczę. Przy wężach teflonowych dostępne są trzy sposoby montażu końcówek. Tą najbardziej higieniczną jest właśnie flarowanie. Tuba węża jest przewleczona wewnątrz końcówki, a następnie wywinięta na powierzchni uszczelniającej. Oplot węża założony jest z wierzchu ogona i zaciśnięty tuleją zaciskową. Cała filozofia. Substancja przepływająca wężem kontaktuje się jedynie z całkowicie odpornie chemicznym teflonem. Dodatkowo wewnętrzna powierzchnia końcówki jest ciągła i gładka i nie ma tam żadnych ognisk rozwoju bakterii. Drugą metodą jest MCAF. Końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta warstwą PTFE. Medium przepływające wewnątrz ma kontakt jedynie z całkowicie odpornie chemicznym teflonem, co eliminuje problem odporności korozyjnej metalowego materiału końcówki. I ostatnia metoda standardowa. Końcówka ze stali nierdzewnej włożona do środka węża i zaciśnięta w klasyczny sposób tuleją zaciskową. Końcówka jednak posiada wykończenie higieniczne, co minimalizuje próg na jej końcu. Ale wracając do Coroflona, bo na 100% zastanawiacie się, dlaczego mamy dwa kolory, jasny i czarny. Już Wam tłumaczę najprościej jak potrafię. Medium płynące w danym przewodzie może się elektryzować. Te ładunki elektryczne mogą się gromadzić wewnątrz węża. W chwili osiągnięcia odpowiedniego napięcia może nastąpić gwałtowne rozładowanie. Powstała iskra może doprowadzić do zapłonu czy też wybuchu. Tutaj specjalnie dla Was mam taki wycinek węża, na którym doskonale widać, że niepozorne przebicie mogłoby doprowadzić do tak naprawdę tragedii. Dlatego, aby temu zapobiec, stosuje się czarny teflon. Jest to teflon z dodatkiem węgla i sadzy. Jest to wersja AES, czyli wersja antystatyczna. Pozwala to na odprowadzenie i rozproszenie gromadzącego się ładunku. Ale jak już jesteśmy przy elektryczności, to oprócz wersji AS mamy również wersję EC. Ma ona miejsce wtedy, kiedy końcówki połączone są za pomocą jakiegoś przewodnika, czy to linki miedzianej, czy też oplotu ze stali nierdzewnej. Występują także inne wersje, które będą się powielać przy innych wężach, więc na szybciutko je teraz omówimy. Wersja SP o specjalnym gęstym profilu fałd, co daje większą odporność na ciśnienie i zwiększa elastyczność oraz odporność na załamania. Wersja TO jest to tego typu wersja. Jest to wąż Coroflon bez warstwy zewnętrznej, stosowany do niewielkich ciśnień i tam, gdzie nie ma potrzeby zabezpieczenia tego przewodu. Wersja ta umożliwia wizualizację przepływu.
wersja PB, czyli z oplotem polipropylenowym. Stosowana tam, gdzie zastosowanie wymaga częstego operowania i przemieszczania ręcznego węża, ponieważ jest lżejsza o 20% i ewentualnie pęknięcie włókna nie rani rąk operatora. Oprócz tego oplot polipropylenowy posiada dobrą odporność chemiczną. Wersja KYB, wersja z oplotem kynarowym, charakteryzującym się bardzo dużą odpornością chemiczną, stosowany w warunkach silnie korozyjnego środowiska zewnętrznego lub powolnego przenikania przez ściankę PTFE substancji takich jak np. chlor, brom czy fluorowodór. Wersja HB na specjalne zamówienie dostępna wersja węża Koroflon z oplotem ze stopu niklowego Hastel, stosowana w warunkach silnie korozyjnego środowiska zewnętrznego. Wersja SSRC Black, SSRC Blue i SSRC SI. To wąż z oplotem ze stali nierdzewnej, pokryty niebieską i czarną gumą EPDM oraz silikonem. Dzięki czemu czyszczenie warstwy zewnętrznej jest znacznie ułatwione. Warstwa ta zabezpiecza ręce operatora, a jak na przykład w przypadku czarnej gumy EPDM, jest ogniotrwała. Kolejnym wężem jest wąż Pioflex Ultra. Wąż zarówno ze standardowymi, jak i flarowanymi końcówkami. Stosowany do przesyłania agresywnych substancji chemicznych, spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych. Powszechnie stosowany jako wąż procesowy do najwyższych wymagań, po prostu perełka wśród węży teflonowych. Posiada unikalną, opatentowaną konstrukcję. Z zewnątrz teflon jest karbowany, wewnątrz jest gładki. Pomiędzy karbami ułożona jest spirala wzmacniająca ze stali nierdzewnej. Wąż posiada znacznie większą odporność na cykliczne zginanie, czy też mniejszą przenikalność dla gazów. No dobra, porównajmy teraz te dwa węże, czyli wąż Bioflex z typowym karbowanym wężem PTFE. W przypadku Bioflexa na plus czystość i higiena ze względu na brak karbu wewnętrznych. Przepływ ponad dwa razy większy, co skutkuje oszczędnościami procesowymi. Ciśnienie ponad półtorej raza większe, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa. Opróżnianie doskonałe ze względu na brak karbów i końcówki flarowane lub higieniczne. Korzyści, które nie są tak oczywiste, na przykład cisza. W przypadku szybkiego przepływu cieczy lub gazów nie ma tutaj wibracji, hałasów czy takiego charakterystycznego gwizdania. Porównując Bioflexa do gładkiego węża gumowego z wykładziną z PTFE, w Bioflexie jest brak spoiwa klejącego warstwy. O wiele większa giętkość i elastyczność tego węża. Brak wewnętrznej deformacji przy zginaniu, co przekłada się na niezakłócony przepływ przy ugiętym wężu. No i korzyści z typowym gładkim wężem silikonowym. Łatwiejsze czyszczenie, dzięki właściwościom nieprzylegania do PTFE. Większa odporność chemiczna, w szczególności dla silnie utleniających kwasów i zasad. Wytrzymałość ciśnieniowa i temperaturowa o wiele większa dzięki PTFE i konstrukcji węża. Odporność na sterylizację parą, wielokrotna sterylizacja nie niszczy tego węża. Wąż ten po przekroczeniu maksymalnego promienia gięcia nie zapada się. Przepływ jest niezaburzony i tak samo jak w przypadku Koroflona występują tutaj te same wersje węża AS, TO, PB i tak dalej. Teraz czas na wąż Pharmaline N i Pharmaline X. Węże również wykonane z zewnętrznie spiralnie karbowanego, a gładkiego wewnątrz PTFE zgodnego z FDA. Wąż Pharmaline X przeznaczony do lżejszych zastosowań i niższych ciśnień, ponieważ nie posiada oplotu ze stali nierdzewnej. Za to zyskuje na transparentności i daje możliwość wizualizacji przepływu. Węże te pokryte są zewnętrznie warstwą silikonu wulkanizowanego platyną, zapewniającą zewnętrzną czystość węża. Są lżejszą odmianą węża Bioflex, przeznaczone przede wszystkim do zastosowań wymagających wysokiej czystości wewnętrznej i zewnętrznej, a więc przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, przemysłu chemikaliów wysokiej czystości. Jego unikalna, opatentowana konstrukcja zapewnia wysoką elastyczność i giętkość węża, odporność na załamania i cykliczne zginania przy zachowaniu wszystkich zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną. Wąż Pharmaline oferuje znacznie większą łatwość czyszczenia oraz odporność na wielokrotną sterylizację parą w porównaniu do węży silikonowych. Pokryte silikonem węże Pharmaline N i X są zamaczalne, to znaczy można je zamaczać zewnętrznie w celu oczyszczenia. Możliwe jest wykonanie przewodów zapewniających całkowitą czystość zgodnie z wymaganiami standardu 3A. Te dwa węże, jak już pewnie się domyślacie, występują w tej wersji trochę ciemniejszej, czyli wersji AS. Jeśli chodzi o dyrektywę ciśnieniową i znakowanie CE, posiadamy uprawnienia do wytwarzania i znakowania przewodów tym znakiem. Wszystkie te węże są przez nas testowane ciśnieniowo 150% maksymalnego ciśnienia roboczego, także nie macie się o co martwić. Kolejnym wężem jest wąż Fabline. Wąż Fabline wykonany jest zewnętrznie spiralnie karbowanego, a gładkiego wewnątrz, PTFE. Pomiędzy karbami ułożona jest spirala wzmacniająca z drutu ze stali nierdzewnej.
Fablane posiada wzmocnienie ciśnieniowe w postaci oplotu ze stali nierdzewnej. Wersja Fablane RC Blue pokryta jest zewnętrznie warstwą gładkiej, łatwo zmywalnej gumy EPDM. Wersja Fablane RC SI warstwa szarego, gładkiego, łatwo zmywalnego silikonu wulkanizowanego platyną, zapewniająca zewnętrzną czystość węża. Fablane jest odmianą węża Bioflex, spełniający szereg norm, dopuszczeń i certyfikatów, zaprojektowana specjalnie dla przemysłu spożywczego i jego specyficznych wymagań. Gładki wewnętrzny przelot zapewnia duży, niezaburzony przepływ, to 2 razy większy niż w przypadku węży karbowanych. I łatwość czyszczenia, nawet gęste produkty spożywcze mogą być dozowane wężami Fablane bez blokowania przepływu. Jego unikalna, opatentowana konstrukcja zapewnia wysoką elastyczność i giętkość, odporność na załamania i cykliczne zginania. Na zagięciach wewnętrzny przekrój węża Fablane pozostaje okrągły, co zmniejsza turbulencję przepływu i nie doprowadza do tworzenia się np. piany w dozowanych napojach. Bardzo gładka zewnętrzna powierzchnia gumy EPDM lub silikonu jest łatwa do utrzymania w czystości. Węże Fablane oferują znacznie większą łatwość czyszczenia oraz odporność na wielokrotną sterylizację parą w porównaniu do klasycznych węży silikonowych. Stosowany z końcówkami higienicznymi ze stali nierdzewnej, zarówno standardowymi, jak i w wersji flarowanej. W przypadku tego węża również występuje wersja AS, czyli antystatyczna z teflonem w kolorze czarnym. Wąż Fablane w odpowiednio dobranej wersji może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem. No dacie wiary? Ciśnienie robocze i podciśnienie są stałe w całym dopuszczalnym zakresie pracy temperatur. I ostatni wąż tej serii, wąż Coroline Plus. Gładki w środku, zewnętrznie karbowany. Przeznaczony w szczególności do zakładów chemicznych, do przesyłu wszelkich bardzo agresywnych substancji chemicznych, m.in. do stężonych kwasów, wiłgów czy też rozpuszczalników. Wąż Coroline Plus w pełni odpowiada wymaganiom dla węży do agresywnych, często niebezpiecznych substancji chemicznych, zapewniając bezpieczne środowisko pracy nawet w ciężkich, dynamicznych warunkach cyklicznego zginania, nawet do 100 tysięcy cykli. Charakteryzuje się niską przenikalnością dla gazów. Gładka warstwa wewnętrzna zapobiega osadzaniu się medium na ściankach oraz nie powoduje zaburzenia przepływu. Przewody mogą być wykonane w znanych już Wam wersjach, czyli w wersji standardowej z końcówką ze stali nierdzewnej, w wersji NCAP z końcówką pokrytą teflonem i w wersji flarowanej. Pomiędzy karbami PTFE ułożona jest spirala ze stali nierdzewnej, zapewniająca odporność na załamania i na podciśnienie. Oplot ze stali nierdzewnej nadaje konstrukcji odporność na ciśnienie wewnętrzne, a gruba warstwa ognioodpornej gumy EPDM chroni wąż od urazów zewnętrznych. Dodatkowo, dla węży w rozmiarach od 1 do 3 cali w warstwie gumy umieszczona jest druga spirala ze stali węglowej, która zabezpiecza wąż przed załamaniami. Gumowa warstwa zewnętrzna węża jest gładka i błyszcząca, umożliwiając łatwe czyszczenie. Wąż Coroline spełnia odpowiednie wymogi, aby zakwalifikować go jako wąż ogniotrwały. Jak w pozostałych przypadkach, wąż ten wykonany może być też z naturalnego PTFE oraz z czarnego antystatycznego PTFE i tak samo jak w przypadku węży Pharmaline, posiadamy uprawnienia do wytwarzania i znakowania tych przewodów znakiem CE. Jeśli chodzi o końcówki wykorzystywane czy to do węża Coroline, czy do wcześniejszych węży, to przedział jest naprawdę dość szeroki. Począwszy od standardowych końcówek, czy to z gwintem zewnętrznym, czy wewnętrznym. Po złącza Camlock, Safelock, złącza higieniczne, przez kołnierze PN aż do złączy suchoodcinających. Także tutaj możemy zapewnić cały pakiet możliwości. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam do śledzenia naszego kanału.